Krzysiek, sparing z Jeksą 3-1. Wiemy, że wyniki nie są do końca istotne w tym meczu, natomiast tak na gorąco, jakie wnioski możemy z tego spotkania wyciągnąć w starciu z zespołem z drugiej ligi, czyli z wyższej klasy rozgrywkowej? Jeśli chodzi o wnioski, to na pewno trenerzy będą wyciągać. No. Zrobią analizę i powiedzą, gdzie były błędy, a co było dobrze. Wiadomo, że taki slogan, że ciężkie nogi i sparingi są tylko od wybiegania, ale, no, ale tak to wygląda. Większość grała po 45 minut. I najważniejsze, aby dać z siebie maksa i wybiegać po prostu. I to tyle. Krzysiek, trzeba przyznać, że GKS jest zespołem dobrze zorganizowanym. Bardzo często można było na ławce rezerwowych usłyszeć, że w trzeciej lidze jest trochę więcej czasu na przyjęcie piłki, popatrzenie, jak ustawieni są partnerzy. GKS był bardzo dobrze zorganizowany. Jak Polonia dzisiaj twoim zdaniem wypadła właśnie na tle drużyny, która szybciej operowała piłką, szybciej wychodziła do pressingu i też szybciej po tą piłkę wracała? No nie ma co ukrywać, masz 100% racji, na pewno od razu było widać, że jest to drużyna i wybiegana, i fizycznie nieźle wygląda, i technicznie po prostu mają Gieksa ma wysokie umiejętności, ale na ich tle, z perspektywy boiska jak byłem, uważam, że wyglądaliśmy całkiem nieźle, fajnie, że gramy takie sparingi,
z drużynami z wyższych lig i jestem przekonany, że zaprocentuję to w trzeciej lidze. To jeszcze krótko a propos Ciebie. Dzisiaj lewa pomoc głównie w drugiej linii. My z rundy jesiennej kojarzymy Cię raczej z formacji defensywnej, z lewej obrony. Gdzie tak naprawdę Krzysiek Haugas lepiej, żeby grał według Ciebie? Lepiej czujesz się z ciągiem do przodu, czy jednak w destrukcji? Powiem tak, od 2 lat gram na lewej obronie, ale wcześniej przez te kilka lat grałem tylko na boku pomocy i nie ma to dla mnie żadnej różnicy. Tam, gdzie będę potrzebny drużynie, tam daję z siebie 100% i to trenerzy będą decydować, gdzie będę potrzebny. Trenerze, jesteśmy po meczu z GKS-em Katowice i trzeba przyznać, że takie sparingi powinny zaprocentować w przyszłości. Wartościowy przeciwnik z wyższej klasy rozgrywkowej, ale przede wszystkim szybko wychodzący do piłki i dobrze zorganizowany. GKS Katowice dzisiaj nam pokazał, jak się gra w piłkę tak naprawdę. Możemy z tego meczu bardzo dużo wyciągnąć wniosków i po analizie na pewno przedstawimy to drużynie i wiemy w tym momencie, nad czym musimy jeszcze popracować. Rotował dzisiaj trener młodzieżowcami na tych pozycjach, na których trener chciał ich sprawdzić. Michał Rakowiecki najpierw pojawił się na 30 minut, później wszedł w drugiej połowie. Krzysiek Haugas w linii pomocy. Jak trener oceni tak na gorąco? Wiadomo, analiza to na chłodno, natomiast tak na gorąco jakieś plusy? Tak, na pewno ci młodzieżowcy, którzy dzisiaj wystąpili na tych pozycjach lewego obrońcy, powiem szczerze, że na tle pierwszoligowego GKS-u bardzo fajnie wypadli i moim zdaniem sprawdzili się tam, także będziemy kontynuować tą drogę. Ogólnie spotkanie na plus, pierwsza połowa, może pierwsze 20 minut GKS dominował i miał ogromną przewagę, potem to się troszkę wyrównało. Natomiast ogólnie jestem zadowolony z przebiegu tego spotkania. W pierwszej połowie bramka samobójcza Dominika Budzika, ale przyzna chyba trener szczerze, że może gdyby nogi nie były takie ciężkie, to może by ta bramka nie padła. Tak, dzisiaj było widać, że jesteśmy bardzo w ciężkim okresie treningowym. Ci chłopcy naprawdę nie mają jeszcze takiej świeżości, jaką powinni mieć. To przyjdzie z czasem. Podejrzewam, że jutro drużyna ma wolne, będzie czas na przygotowanie analizy. Natomiast jakieś decyzje personalne po tym treningu, czy na spokojnie, na chłodno dopiero wieczorem? No teraz na pewno przegadamy sobie to z dyrektorem sportowym i ze sztabem, kto tu zostanie, kto nie. I wieczorem pewnie chłopcy dowiedzą się o decyzjach. Dominik, jesteśmy po sparingu z GKS-em Katowice. Wynik wynikiem, natomiast jak Twoje odczucia po starciu z zespołem z wyższej klasy rozgrywkowej? Dobrze zorganizowanym, praktycznie w każdej formacji. Tak. Myślę, że takie wnioski, jakie od razu się nasuwają, no to na pewno jest to, że przez pierwsze 15-20 minut na pewno byliśmy w każdym aspekcie gdzieś tam, no wydaje mi się, gorsi, spóźnieni, nie umieliśmy gdzieś tam rozegrać tej piłki. Gieksa od razu gdzieś tam nas presowała, no i nie umieliśmy sobie skonstruować że takich dobrych akcji, tak? Dopiero gdzieś tam po 25 minutach gdzieś ta gra z naszej strony była lepsza, dochodziliśmy do sytuacji. No i musimy pracować nad tym, żeby gdzieś tam od początku właśnie narzucić gdzieś tam swój styl gry. No i Gieksa widać, że chce aspirować do gry do pierwszej ligi, także widać, że jest to zespół dobrze ułożony. No właśnie powiedziałeś, że Polonia musi spróbować narzucać swój styl gry. Wy jesteście zespołem, który bardzo często narzuca swój styl gry. Jak się czuliście w rolach odwrotnych? No co prawda jest to taka dla nas niecodzienna sytuacja, że to zespół narzuca nam swój styl gry. No, jak widać Gieksa chce grać w ligę wyżej, tak, my gramy, też chcemy awansować. No ale to jest dobry materiał do analizy, żeby właśnie sobie wszystko przeanalizować. Dominik, nie sposób zapytać o tą sytuację z 15 minuty. Wiadomo, takie rzeczy w piłce się zdarzają, natomiast przyznam szczerze i to samo pytanie zadałem trenerowi, może gdyby nogi były nieco lżejsze, to może by ta bramka nie padła. Może, ale nie chcę też wszystkiego gdzieś tam zwalać na to, że był faktycznie, że był mocny tydzień treningowy. Nie chcę szukać też usprawiedliwienia. Co prawda troszkę przypadek, no ale bramka samobójcza to bramka samobójcza, tak. Okej, czyli co, teraz trochę odpoczynku po sparingu, podejrzewam dalej ciężkie treningi. Tak, jeszcze zostało przed nami około 2-3 tygodni ciężkiej pracy i myślę później będziemy już lekko luzować i będziemy się przygotowywali już optymalnie do pierwszego meczu ligowego.